Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. W dzisiejszym dniu wpadłem sobie zobaczyć kaplicę satanistów w Otwocku koło Zofiówki. Oczywiście Riverside też musiał być. Słyszałem, że tu byli ci z Urbexu. No nie powiem, mamy pentagramy. Kolejny. Ciemno, jakby coś pierdolnęło. Powiem wam, że na telefonie nawet dosyć świetnie widać, więc nie będę włączał doświetlania. No tu mamy łańcuch. No i co ogólnie tu mamy? No, symbole satanistyczne, ołtarz rytualny. No widzicie, ja ledwo widzę to malowidło na ścianie, a telefon zdaje, fajnie to oddaje. O. Mamy tutaj ten, tu były pewnie jakieś posążki święte, gdy to jeszcze było kaplicą. Tu mamy zakratowany. No jak widzicie, jest to kompletna ruina. Młodzież się tu na weekendy złazi pewno i nie wiadomo co tu odwalają. Byli ci właśnie tutaj z Urbex History w tej kaplicy. Zobaczcie, nie ma tu zbyt wiele, zderzaki samochodowe, opony. Kupa śmieci. Nic więcej. Oni tu tak naprawdę na szczerze, czekajcie. Aha. Na szczerze. Dobry rozum, to oni prawie w ogóle tutaj. Aha. Na prawie zdrowy rozum, to oni tutaj w ogóle nie chodzili. Z tego co widzę. Nie powiem, jest tu trochę ciemno. Ale tak naprawdę szczerze powiem wam ludzie, że gówno tu tak naprawdę jest. Jest tu kupa śmieci, butelek porozbijanych, jak standardowo w takich miejscach. O, popalone, poniszczone, wyjdziemy sobie bocznym wejściem, bo dlaczego nie? Ja jestem Piorun, więc ja mogę wszystko. Kaplica z boku wygląda w ten sposób. Cała obmalowana graffiti. Tam mi stoi Riverside. Pod filmem udostępnię dokładne dane lokalizacyjne tego miejsca, ale uważajcie na siebie, bo naprawdę jeżeli spotkacie tutaj satanistów, to najlepszą opcją, którą możecie zrobić, to od razu uciekać i wezwać policję. Bo co jak co, ale satanistów trzeba wyłapywać. Bo są po prostu niebezpieczni i składają ludzi w ofierze. Zresztą możecie sobie poszukać w internecie. Tak wygląda cały budynek. Nie ma tu nic szczególnego. Obejdziemy sobie go dookoła. Tam jest Zofiówka. Nawet sobie ludzie drogę tu wyrobili wokół tego. Tak wygląda cały budyneczek, nie jest duży. Myślałem, że to będzie jakieś większe. Kupa graffiti i nic więcej. No, tam ludzie, którzy tu mieszkają, to na filmie tych właśnie chłopaków z Urbex History, to oni wspominali, że mieszkańcy mówili tu o dziwnych dźwiękach w nocy i tak dalej. Bania łocegania! Więc myślałem, że będzie tu lepsza miejscówka. No ale tak naprawdę to powiem wam szczerze, dno i wodorosty, powiem według siebie. No mamy tu niby kaplicę satanistów i tak dalej. Ja bardziej to podejrzewam, że ktoś sobie po prostu jajca odwala i tak dalej, bo zobaczcie, że no niby mamy tutaj pentagramy, ale ja wchodząc tutaj
Nie odczułem żadnych mrocznych mocy. A przypominam, że w Zofiówce wyczułem, że coś jest. Tylko nie mogłem tego dokładnie zlokalizować, bo się zakopało głęboko w ścianach obiektu i tyle z tego wiem. A tu nie wyczuwam praktycznie żadnej obecności, czegoś nadnaturalnego, więc po prostu nie ma się czego bać. Jest tu kupa śmieci, nic więcej, śmierdzi. Kupa gałęzi, bo na pewno ktoś tu pali ogniska w nocy. No i cały kościół, jak to się mówi, kaplica satanistów w Otwocku. Nic szczególnego tak naprawdę, ludzie, nic szczególnego. Wywalili główne wejście, wleźli do środka, porobili sobie wszystko, co mogli. Tu nie ma, powiem wam szczerze, tu nie ma po co nie wiadomo jakiego światła używać, bo tu jest taki burdel, że to nic nie da. No. Mamy trzy odwrócone krzyże, kupa symboli satanistycznych. No może jakieś turbo zjeby tu przyłażą, ale wątpię, żeby oni w ogóle coś umieli odnośnie rytuałów przywołania sił nadprzyrodzonych i tak dalej. Bo do tego, żeby to wykonać, potrzeba nie tylko wiedzy tajemnej, jako i właściwych przedmiotów do takiego celu. Podejrzewam, że ci ludzie, którzy to namalowali, to raczej nie mieli pojęcia, jak przywoływać byty z nieznanego. Byty przywoływać z nie naszego świata, to po prostu dla jajce to odmalowali. Dobra, jeszcze będzie jeden punkt, bo tu widzę, że jest jakieś sanatorium obok tego, więc zaraz tam podskoczymy. Filmy będą montowane jeden po drugim. Oczywiście film będzie dostępny w playliście Urbex.